Polonia. Nie idziemy solo, solo. Idziemy razem tam, dili dam, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. Nie idziemy solo, solo. Idziemy razem tam, dili dam, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. Nie idziemy solo, solo. Idziemy razem tam, dili dam, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. Dołączamy grupa Maria, klejmy, klejmy grupę i rączki uruchamiamy. I gardełka również. Raz, dwa i nie idziemy solo, solo. Idziemy razem dam, dili dam, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. Nie idziemy solo, solo. Idziemy razem tam, dili ram, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. Nie idziemy solo, solo. Idziemy razem tam, dili ram, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. Nie idziemy solo, solo. Idziemy razem tam, dili ram, dam, dam. Prowadzi nas Maria, Maria Leduchowska. My już kolejny dzień pielgrzymujemy do tronu Matki Najświętszej, do Częstochowy. Dzisiaj na tym odcinku cieszymy się obecnością Radia Fara, a za pośrednictwem tego radia, także telewizji, cieszymy się obecnością tej 11 grupy pielgrzymkowej, grupy duchowych pielgrzymów. Grupa błogosławionej Marii Leduchowskiej, która wyruszyła z Leżajska, bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich duchowych pielgrzymów, wszystkich radiosłuchaczy, Radia Fara, także wszystkich, którzy łączą się razem z nami za pośrednictwem telewizji internetowej. Dzisiaj chcemy pochylić się nad tematem wierzę w Kościół powszechny. Uczyńmy znak krzyża na początku tej konferencji. Potem poprośmy Ducha Świętego, aby to Duch Święty przemawiał do nas, ale także, żeby Duch Święty otwierał nasze serca, abyśmy rozumieli tajemnicę Kościoła, bardziej ją zgłębiali i coraz jeszcze mocniej kochali Kościół powszechny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, przyjdź do łaski, napełnij serce. Jezu, przyjdź do łaski, napełnij serce. Święty, przyjdź, napełnij serce. Jezu, przyjdź, wołam Cię, napełnij serce me. Jezu, przyjdź, wołam Cię, napełnij serce me. Święty, przyjdź, napełnij serce me. Jezu, przyjdź, wołam Cię, napełnij serce me. Jezu, przyjdź, wołam Cię, napełnij serce me. Wierzę w Kościół powszechny. Pozwólcie, że rozpocznę od przypomnienia tak zwanego kerygmatu. Na początku w tym kerygmacie my uczymy się doświadczenia miłości Bożej. Pan Bóg nas kocha. Tę miłość okazuje nas już po raz pierwszy w akcie stworzenia. Człowiek odpowiada na tę miłość. Niestety pojawia się grzech w życiu człowieka i ta miłość jest niepełna, aż do odrzucenia Pana Boga. Bóg, pragnąc być człowiekiem, posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia, dla odkupienia całego świata,
aby też zgromadzić w jedno i na nowo przywrócić nam godność dziecka Bożego, umiera na krzyżu. Człowiek musi odpowiedzieć na to zaproszenie miłości Pana Boga do wspólnoty z Nim i odpowiada to, przyjmując Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale nie da się wierzyć w pojedynkę. O tym też swego czasu mówił Ratzinger, nie będąc jeszcze papieżem. Jak ktoś zapytał się go, dlaczego jest w Kościele, mówi, że nie da się wierzyć w pojedynkę. Dlatego Bóg posyła nam tego Ducha Prawdy, Ducha Uświęciciela, Ducha Świętego, który pomaga nam pomagać sobie nawzajem i który działa w Kościele, uświęca ten Kościół. I teraz jest miejsce na naszą odpowiedź. Czy ja chcę żyć we wspólnocie i w tej wspólnocie przeżywać swoją wiarę, czy ja chcę należeć do Kościoła? Kościół jako wspólnota więzi ludzkiej, ale więzi przede wszystkim z Bogiem, to jest pragnienie człowieka. Papież Franciszek w 2013 roku mówił o tym, przypominając przypowieść o synu marnotrawnym, właściwie o ojcu miłosiernym. Znamy tę przypowieść, że jeden syn wychodzi z domu, trwoni swój majątek, ale kiedy wraca, ojciec przyjmuje go z otwartymi ramionami, urządza wielką ucztę. Także wychodzi do tego drugiego syna, który pełen pretensji nie chce wejść do środka, bo taki jest Bóg. Bóg chce być blisko nas, chce, żebyśmy byli blisko siebie i blisko Niego i tym jest Kościół. W Kościele możemy być blisko Boga i blisko siebie. Dzisiaj, jak już zostało zapowiedziane, tematem konferencji jest powszechność Kościoła. Wierzę w Kościół powszechny. Co to znaczy słowo powszechny? Powszechny, inaczej katolicki, oznacza uniwersalny, czyli cały lub zupełny. I tą powszechność Kościoła można rozumieć na takich dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, że tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Kościół cały, tam jest Kościół powszechny. Zatem, gdzie jest Chrystus i na naszej grupie pielgrzymkowej, tam realizuje się już cały Kościół. Ale tą powszechność można rozumieć także w takim znaczeniu globalnym. Kościół powszechny, który chce objąć całe terytorium całego świata, w znaczeniu historycznym, powszechność, że Kościół pragnie być przez wszystkie wieki i w znaczeniu takim osobowym, że Kościół jest dla każdego, bo to jest pragnienie Pana Boga, że Pan Bóg nikogo nie wyklucza. Pan Bóg chce z każdym tworzyć piękną komunię, niezależnie od koloru skóry, od wyglądu, od wieku, czy od czasu, kiedy żył. Słowo powszechny nie oznacza żadnego z kościołów wyznaniowych, czyli to nie jest tak, że nasz Kościół rzymskokatolicki to jest powszechny. Kościół powszechny jest to znaczenie, termin bardziej ogólniejszy, oznacza uniwersalny, powszechny, czyli cały Kościół Chrystusa obejmujący wszystko. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Gdzie jest Chrystus, tam jest Kościół katolicki. Kościół jest wielką rodziną Bożą. Kościół jest wspaniałą wspólnotą, która jest jako rodzina jest złączona, która jest gromadzona wokół Chrystusa. Czym różni Kościół jako wspólnotę? Można rozróżnić od innych wspólnot. My mamy ludzie, którzy należą do Kościoła, są świadomi tej przynależności do tej do wielkiej rodziny Bożej. My tutaj jesteśmy braćmi i siostrami. My możemy zwracać się do Boga jak do Ojca. Zresztą tego nas uczył Jezus Chrystus. Kościół jest jedną wielką rodziną Bożą, ponieważ Kościół jako ta wielka rodzina obejmuje ludzi wszystkich wieków, wszystkich narodów, to
nie jest po ludzku możliwe, żeby zgromadzić tak wielu, dlatego Kościół Święty jest, nie jest dziełem ludzkim, jest dziełem Ducha Świętego. I Kościół jest miejscem, gdzie wszyscy czują się jak u siebie. To, co tworzy wspaniałą rodzinę, to jest miłość. To, co sprawia, że jesteśmy u siebie, to jest miłość. I Kościół przede wszystkim ma być wspólnotą miłości. Ta miłość jest też wyrazem tego, że należymy do Chrystusa. Jezus mówi, zobaczcie, jak oni się miłują, to znaczy należymy do Chrystusa, ale ta miłość sprawia także, że ten Kościół się rozszerza. Można podać przykład chociażby takiego pewnego Żyda, Oswalda Rufwajzena, który pochodził z terenów zalanych dzisiaj przez Jezioro Żywieckie. Gdy wybuchła II wojna światowa, on miał 26 lat, znał 5 języków, chciał studiować prawo, ale musiał uciekać przed pożogą wojny. Uciekał na wschód, dotarł na Białoruś, do Miry i tam taki już w łachmanach, wychudzony, zarośnięty, zapukał do klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek i poprosił o to, żeby siostry go przyjęły. Otworzyła pewna siostra i mówi, wie pan, nas jest tutaj 70 sióstr. Jeśli pana wpuścimy, to wszystkie możemy nie przeżyć. Mamy teraz mszę świętą, pójdziemy się pomodlić w tej intencji. I akurat podczas tej mszy świętej była czytana przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i te słowa na końcu, idź i ty czyń podobne. I siostry przyjęły Oswalda i właściwie nie przekazywały mu wiary, nie mówiły mu o Jezusie Chrystusie, tylko przekazywały mu miłość. I ta miłość sprawiła, że ten Oswald, Żyd, po pewnym czasie sam poprosił siostry o chrzest. A kiedy skończyła się II wojna światowa, to wstąpił do zakonu karmelitów. Miłość jest zatem tym, co tworzy Kościół, co ma być w Kościele. Ta miłość przekracza także granice czasowe, bowiem Kościół składa się z tych trzech stanów. To jest ten Kościół pielgrzymujący na ziemi, do którego my należymy, grzesznicy, którzy zdążamy do nieba. To jest Kościół oczyszczający się, Kościół dusz wszystkich cierpiących. My możemy okazywać im naszą miłość poprzez modlitwy w intencji dusz zmarłych, a oni pomagają nam w naszych życiowych zmaganiach. Wreszcie Kościół ten triumfujący, czyli już święci w niebie. Każda nasza grupa pielgrzymkowa ma swojego patrona, każdy z nas ma swojego patrona, chociażby ze Chrztu Świętego. To są święci, którzy nam pomagają dojść do nieba i ta pomoc realizuje się przez miłość. W III wieku, mniej więcej w III wieku, pojawiło się także takie stwierdzenie extra ecclesiam salus nulla, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia. Różnie to twierdzenie było rozumiane. Na początku to twierdzenie, ono pojawiło się mniej więcej równolegle i na wschodzie, i na zachodzie. Chodziło o to, że już w tym czasie wielu ludzi, którzy usłyszało o Jezusie Chrystusie, nie chciało przyjąć wiary w Jezusa Chrystusa, przynależeć do Kościoła. Ale było także wielu tak zwanych heretyków, schizmatyków, którzy odchodzili od tego prawowitego Kościoła. Stąd pojawiło się stwierdzenie, poza Kościołem nie ma zbawienia. O co dokładnie chodzi w tym stwierdzeniu? Zrodziło się z wiary, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, a Kościół został wyposażony przez Niego we wszystko, co jest do zbawienia konieczne. Jeśli chodzi o tą przynależność do Kościoła, to można takie trzy kręgi przynależności do Kościoła tutaj wyróżnić. I pierwszy krąg to są ci wszyscy, którzy są wcieleni do Kościoła w pełni.
mając Ducha Świętego, w całości przyjmują przepisy Kościoła. Czyli ta łączność z Kościołem wyraża się poprzez więzy wyznania wiary, poprzez sakramenty, poprzez zwierzchnictwo kościelne i poprzez wspólnotę. Ale tutaj też uwaga, że można należeć do Kościoła w pełni, to znaczy być ochrzczonym, być wychowanym w tej wierze katolickiej, przyjąć te wszystkie sakramenty, ale nie należeć do Kościoła sercem i wówczas nie dostąpi, jak twierdzi Lumen Gentium, taki człowiek nie dostępuje zbawienia. Drugi krąg to według drugiego Soboru Watykańskiego, czyli oprócz katolików do ludu Bożego należą również wierni innych kościołów chrześcijańskich. Ta przynależność do Kościoła jest dla nich niepełna, bo brakuje pełnego wyznania wiary, są pewne różnice w rozumieniu prawd wiary, brakuje uznania zwierzchności papieża. Jednak Sobór Watykański docenia kościoły chrześcijańskie ze względu na dobra duchowe, jakie posiadają. I trzecia grupa to są wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób są związane z Kościołem. To tak zwani przyporządkowani do ludu Bożego. Są to najpierw nieochrzczeni, osoby, które wierzą w jedynego Boga, jak chociażby wyznawcy judaizmu, muzułmanie, którzy podzielają tę wiarę w Boga jedynego, ale także osoby, które szczerym sercem szukają Pana Boga, a które nie z własnej winy, one nie poznały Ewangelii, nie poznały Chrystusa, ale miały pragnienie tego, aby być blisko Pana Boga. Zatem streszczając, to powiedzenie poza Kościołem nie ma zbawienia, to ten Kościół należy rozumieć tak szeroko, że to są ci, którzy są w jedności z papieżem, jest pełne wyznanie wiary, to można przynależeć do Kościoła w pełni, można być ochrzczonym i niepełni należeć do Kościoła. Są tutaj te wszystkie osoby, które wierzą w Jezusa Chrystusa, chociażby ewangelicy, protestanci, albo osoby, które wierzą w jedynego Boga, albo poznają Boga w sposób naturalny. Poza Kościołem nie ma zbawienia, to znaczy mogę odrzucić zbawienie. Poznałem prawdę o Jezusie Chrystusie, a świadomie odrzucam. Wówczas nie dostępuję zbawienia. Kościół został wyposażony we wszystkie środki potrzebne nam do zbawienia. Jeszcze powiedzmy sobie, jakie zadania rodzi przynależność do Kościoła. Przede wszystkim przynależność do Kościoła rodzi zadanie dla nas braterstwa, okazywania sobie wzajemnie miłości, takiej pomocy, szerzenia pokoju. I drugie zadanie to jest zadanie nie tylko księży, nie tylko misjonarzy, ale każdego z nas. To jest ta działalność misyjna. Jezus, wstępując do nieba, mówi, żeby iść na cały świat i głosić światu Ewangelię. Mamy dzielić się z innymi tą naszą wiarą w Jezusa Chrystusa. Kościół jest to dar dla wszystkich. I chciałbym zakończyć to rozważanie wspomnieniem biskupa Zawitkowskiego, który kiedyś na jednym ze swoich kazań pisał do swojej matki: już ciebie nie mam tyle lat, mamo, ale noszę tylko twoje zdjęcie i coraz bardziej tęsknię za tobą. Lubiłem w kościele i w domu patrzeć na ciebie, jak się modlisz. Skąd umiałaś tyle modlitw na pamięć? Czasem udawałem, że śpię, a ty wstawałaś z klęczek, całowałaś różaniec, podchodziłaś do mnie i całowałaś na dobranoc. Przyjdź do mnie choćby we śnie, powiedz mi, czy jest niebo, przypomnij mi wiarę, którą dawałaś jak chleb powszedni, upomnij mnie, żebyś się mnie nie wstydziła. Kościół to też nasza matka. Ona dała nam wiarę. Chcielibyśmy przyjąć ten Kościół jako matkę, która, jeśli potrzeba, to nas upomni, a jeśli potrzeba,
to nas wspomoże, wesprze, bo Kościół jest powszechny. Kościół jest darem dla nas wszystkich, bo w Kościele jest zbawienie. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.